Spotkanie ludzi gór rokrocznie organizowane jest przez Urząd Miasta Szklarska Poręba przy wsparciu gospodarzy schroniska Kamieńczyk. Tradycją tego cyklicznego już wydarzenia jest to, że podsumowuje się miniony rok, dzieli opłatkiem oraz życzy sobie wszystkiego najlepszego. No nie wszyscy mogą się spotkać w trakcie roku, a takie spotkanie daje nam tutaj możliwość zobaczenia się, porozmawiania, powspominania o starych czasach i spojrzeniu na przyszłość. Inicjatorem spotkania ludzi gór, które odbywa się równo od dekady, jest ksiądz dziekan Bogusław Sawaryn, który tym pomysłem swego czasu zainteresował biskupa legnickiego Stefana Cichego. Te środowiska ze sobą mają taki jeden dzień, kiedy mogą być razem. Chodziło nam przede wszystkim aby jednoczyć ludzi gór. I to się tak przyjęło jako opłatek ludzi gór, a więc tych wszystkich ludzi, którzy na co dzień są związani z karkonoszami, z górami i przy obecności księdza biskupa, co jest jeszcze dodatkową, że tak powiem, rangą tego spotkania. Zgodnie z wieloletnią tradycją w trakcie spotkania wręczane były statuetki Ducha Gór wyróżnionym osobom. Były, ponieważ w tym roku z tego punktu programu organizatorzy zrezygnowali. O to mi chodziło, żeby oni się spotkali tutaj bez wielkiego spinania, raczej żeby porozmawiali o tym, co było wczoraj, jak zaplanować jutro i jak zaplanować naszą przyszłość. Po prostu tak po ludzku porozmawiać tak goprowcy, jak i przewodnicy, jak i my samorządowcy, żeby to było naprawdę przyjacielskie spotkanie nawet powiedziałbym przy piwie. Tuż po części oficjalnej rozpoczęła się tradycyjna biesiada, która trwała do późnego wieczora.